Blisko 100 osób pobiegłoby uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. W niedzielę 6 marca po raz drugi w Kozienicach odbył się bieg Tropem Wilczym. Jest to ogólnopolska inicjatywa, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń biegowych. Pierwszy bieg Tropem Wilczym został zorganizowany w 2013 roku. Już 2 lata później stał się wydarzeniem o charakterze ogólnopolskim. W tym roku bieg Tropem Wilczym obchodzi swoje 10-lecie. Jak zwykle tego rodzaju wydarzeniom towarzyszy bardzo rodzinna atmosfera. Niezależnie od wieku i tego, czy biega się regularnie, czy od czasu do czasu, każdy chętny znalazł odpowiedni dla siebie dystans i pokonał go w swoim tempie. Liczył się sam udział. Jako pierwsi pobiegli najmłodsi, przedszkolaki i nieco starsze dzieci. Dopingowani przez swoich bliskich pokonali dystans 196 metrów, a juniorzy pobiegli na 400 metrów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki. Przed biegiem głównym Marian Śledź, prezes Związku Piłsudczyków RP Oddział w Kozienicach, przypomniał zgromadzonym historię żołnierzy wyklętych na ziemi kozienickiej, nawiązując także do aktualnej sytuacji i inwazji putinowskiej Rosji na Ukrainę. W biegu głównym uczestnicy mieli do pokonania 2-3-kilometrowe pętle. Trasa wiodła przez tereny leśne przylegające do osiedla Borki oraz ulicami 11 listopada i Wójcików. Od startu do mety na prowadzeniu była dwójka biegaczy. Pierwsze linie mety minął Grzegorz Sobczyk. Reprezentant WKZ Kozienice BBL powtórzył osiągnięcie z ubiegłego roku. Tym razem dystans pokonał w 23 minuty i 25 sekund. Nieco ponad 30 sekund straciła do niego Daria Paśnicka z Łaskarzewa. Dodatkowo część biegaczy wzięła udział w biegu towarzyszącym. Dystans, który mieli do pokonania, czyli 1963 metry, nie był przypadkowy. Upamiętnia on rok śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych, Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy odebrali także statuetki, które wręczali im burmistrz Piotr Kozłowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman, dyrektor Kaceris Marcin Zmitrowicz oraz prezes fabryki broni Łucznik Radom Seweryn Figurski. Wśród mężczyzn obok Sobczyka na podium stanęli Szymon Podsiadły i Damian Wolszczak, także z WKZ Kozienice BBL. W gronie kobiet za Paśnicką uplasowały się kozieńczanki Ola Sot i Maja Łukasiewicz. Najstarszym uczestnikiem biegu był Ryszard Wolszczak. Natomiast nagrodę specjalną za najlepszy patriotyczny strój otrzymał Krzysztof Zając. Dodajmy, że przedstawiciel Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych całą trasę przebiegł w przedwojennym mundurze, w wojskowych trzewikach i z karabinem w ręku. Biegi Tropem Wilczym w tym roku odbywają się w czasie, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Były więc gesty i znaki poparcia dla mieszkańców Ukrainy. Również burmistrz Piotr Kozłowski, który objął bieg honorowym patronatem, zabierając głos, nie tylko pogratulował uczestnikom i organizatorom biegu, ale także wyraził solidarność z Ukrainą. Organizatorem biegu w Kozienicach były Fundacja Wolność i Demokracja, Gmina Kozienice oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Nie można w tym miejscu pominąć Kamila Janeczka, pomysłodawcy organizacji biegu Tropem Wilczym na ziemi kozienickiej, którego ze względów zdrowotnych zabrakło w dniu imprezy. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Partnerami wydarzenia byli także Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Radom, 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, Fabryka Broni Łucznik Radom oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.